Cześć, witajcie, z tej strony Przemek. Dzisiaj film, jak już też mówiłem w poprzednim dodatku. Pokażę wam, skąd pobrać Farming Simulator 2015. Jest to wersja pełna. Polska też chyba mi się tam wydaje, ale mniejsza. W tej wersji są wszystkie dodatki, jakie wyszły do symulatora dotychczas, czyli oficjalny dodatek. Co tam jeszcze było? Te dwa dodatki z sieczkarni i ładowarek z New Hollanda. Tam jeszcze wyszły z JCB też te ładowareczki takie małe. Dobra, zacznijmy od tego, jak go zainstalować. Na to się nie sugerujcie. Będziecie mieli takie cztery dodatki, znaczy dodatki, takie partie to są. I żeby je otworzyć można, musicie zaznaczyć je wszystkie cztery. I bierzecie wypakuj tutaj i powstanie wam takie coś. Z tego będzie ten plik, bo ja już go sobie wypakowałem, żeby zbytnio nie zajmować czasu na odcinku. Wypakowujecie go również tutaj, albo jak chcecie, możecie to po prostu dać. I tu macie instalka, to jest. Klikacie w nią. Wyskoczy wam, żeby potwierdzić, czy można zainstalować na komputerze. Dajecie tak. I tutaj pisze, o ile się dobrze nie mylę, że zapraszamy do zakupu gry. Jeśli, dobra, mniejsza z tym. Dajemy OK. Jakaś taka chińska muzyczka nam tu się pokazuje. Bardzo kojarzy mi się z Pegasusa, z jakiejś tam gierki jeszcze. Tu sobie wybieramy, na gdzie chcemy zainstalować. Ja zainstaluję na program Files, bo akurat na pliki programów x86, tam mam akurat moją oryginalną wersję. Dajmy next, tutaj zaznaczamy wszystko, jeśli to już od was zależy. Dajmy next, install. I jak widzicie, zainstalowało się. Jeszcze się instaluje coś tam. Dlatego ja chwilowo przerwę, a jak się było pobieranie, co ja mówię. Jak się instalacja zakończy, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy po przerwie. Tutaj się, jak widzicie, zainstalowało nam. Tutaj nie wiem, jak chcecie, co możecie to kliknąć. To jest zapoznanie z jakimś gównem pewnie. Klikamy finish. Tu, jak widzicie, mamy dwie nowe ikonki. Klikamy w nie, nic się nie dzieje. Dlaczego? Już wam mówię, musimy uruchomić Daemon Trolls Lite. Nie będę pokazał, jak się instaluje, bo instalacja to każdy chyba już to powinien potrafić. Uruchamia nam się taki program. To jest nowsza wersja, dlatego on już tak wygląda, zaawansowanie, jakby to powiedzieć. Tutaj mamy obrazy, jeśli chcemy zrobić jakiś obraz, to tutaj nagrywać płyty, to można i w ogóle takie. Nie będę mówił, co to jest za program, bo to w końcu poradnik do Simulatora 15, skąd pobrać z dodatkami wraz. Dobra, klikamy tutaj szybkie montowanie i od razu mówię, kto chce sobie tam, gdzie chce, to niech sobie ulokuje te pliki z tym dodatkiem całym, bo głównie chodzi o ten plik. Żeby go tak schować, żeby go później nie przenosić, bo go nie przeniesiecie. Tutaj go znajdujemy. On jest w rozszerzeniu ISO, czyli obraz z płyty. Dajemy otwórz. On zamontował nam się właśnie. Zaraz zobaczycie ten komputer. I tu, jak widzicie, zamontował on się nam właśnie. 309, waga, jak widzicie, gigabajta. Tutaj nawet, jak się nie mylę, 3,25 to. O, to waży akurat tyle, bo to jest akurat ten krak. Dobra, z tym programem to na tyle. Zaraz przechodzę na Frapsa i pokażę wam, jak to wygląda w grze. Zapomniałbym też o powiedzeniu wam najważniejszego, czyli żeby poprawnie właśnie nam to działało. Kolejność nie gra roli, to wchodzimy tutaj w to, co wypakowaliśmy, krak. Te pliki bierzemy, wycinamy, albo nie wiem, kopiujemy, jak tam sobie chcecie. Wchodzimy tam, gdzie zainstalowaliście symulatora, po prostu tu je wklejacie i podmieniacie. Zamień te pliki, dla wszystkich bieżących elementów, kontynuuj. Się nam podmieniło. Tutaj, jak widzicie, są wszystkie nasze dodatki. Dużo one też nie zajmują, gold trochę zajmuje, ale tam jest mapa, to też nie ma się co dziwić. Dobra, chciałbym jeszcze serdecznie pozdrowić The Damian Team TV. Pozdrawiam cię serdecznie.
Jak widzicie, gra nam się uruchamia. Uruchamiamy przez te pliki, które utworzyły nam się na pulpicie, czyli te dwa Farming Simulator 2015 i Farming Simulator 2015x86. Pomijam te badziewne ustrojstwa. Tu jak widzicie, gra jest w języku angielskim jak na razie. Patch 1.4. Zacznijmy od sprawdzenia języku. No jak widać, nie da się zmienić języku, dlatego lepiej grać na angielskim niż po prostu nie grać po prostu bez dodatków i w ogóle, wiecie o co mi chodzi. Ale jak się nie mylę, to chyba da się jakieś spolszczenie wgrać. To też się tam pobawię kiedyś w to chyba. Tutaj możemy sobie zmienić się na dolary, euro, to chyba funty są, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym, bo to nie jest recenzja gry. No, nie zapisywać. I tutaj zobaczcie, mamy nasze dodatki, czyli oficjalny New Holland Ladder Pack i Truner i JCB Pack. Sprawdzimy karierę, albo może nie na pierwszej, tylko na czwartej. Jest i mapa Sosnówka. Chcę ją odpalę i widzimy się za chwilę. Tutaj jak widzicie, jesteśmy w grze. Tutaj jak sami widzieliście w poprzednim odcinku, maszyny wszystkie na start takie są ustawione. Kombajnu chyba nie pokazywałem, ale mniejsza. Tu mamy krystala. Tu mamy pyro. Nie, to jest Major. Dobra. Zobaczmy co mamy w sklepie. W kombajnach się dodały tylko te z dodatku. Może zacznijmy od traktorów. Krystal, Major, Proxima, Fortera. I tu mamy JCB. Nie wrzuciłem modu na kredyt, dlatego wam ich nie będę pokazywał. Tutaj z oficjalnego dodatku. Kombajny pokazywałem. Headery się zaczynałem stąd. I przystawki. Przyczepa będzie tylko nowa. Z dodatku oficjalnego. On coś mi... A dobra. Już myślałem, że simulator wiechę puścił. A nie, no jeszcze z e-truner są. Tu się wypuszcza ten holownik cały i zahacza się. Na kół podczepia się. Pług jest jeden z dodatku oficjalnego. Z dodatku oficjalnego. Z dodatku i z dodatku oficjalnego. To też z dodatku. I też zaczepiany na ten... nie wiem jak to nazwać. Na ten hak cały. To też na hak. Co tu jeszcze mamy? Tutaj też na hak do beli chyba. Miejmy nadzieję, że do beli. Tutaj mamy na drewno, mamy na drewno na hak. Tutaj jest JCB ładowarka. Tutaj następna JCB ładowarka. Tu mamy te takie, nie wiem jak to nazwać. Dość skrętne z JCB. Nigdy tym się nie bawiłem, bo blokowało mi zawsze multi, ale to jeszcze na starej wersji. Na 1.1 bodajże. Ale mam takie informacje, że podobno działają dodatki na multi. I nie blokują nic. Tutaj mamy, jak widzicie, z dodatku tego ładowarek. I nie wiem, chyba wszystko, co chciałbym wam przedstawić. Na razie, cześć.